Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym, blisko 5 miesięcy po wyborach samorządowych i na 2 miesiące przed wyborami prezydenckimi, Biuro Państwowej Komisji Wyborczej opublikowało kolejne wyniki wyborów samorządowych. O Boże, skąd on się tu wziął? Coś pięknego. No ładne cacko. Bo już dzisiaj płacimy za NATO te pieniądze, które przeznaczamy na czołgi niemieckie. Przeciw komu te czołgi mają służyć? Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, nie. To jedziemy. Znikąd ratunku, znikąd pomocy. Żegnaj się z kolegami. Mąż? Przed rozpoczęciem aktu sakramentalnego powinien żonę rozpieścić. I tak długo powinien pieścić żonę, żeby ona już pragnęła jego. A kiedy odda żonie już swoje nasienie, to nie powinien się od żony odsuwać. Tu nie wchodzę w jakieś tam sprawy orgazmów, to nie jest istotne. To jest bardzo pożyteczne, ale to wcale nie jest najważniejsze. Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Widziałam morła cień, do góry wzbił się niczym wiatr. Proszę bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Kończyło się życie kawalera. Ile mam czasu na odpowiedź? Kończyło się życie roześmiane. Drogie dziecko, kończę 60 lat, ale za 2,5 tygodnia. Ale wyglądam jak? Jak ja wyglądam, chłopie? Przyjrzyj się! Przyjrzyj się! Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Co dzień będziesz stawał do roboty. Seks stał się bożkiem dla dzisiejszej... Alkoholu pani nie ma? Nie, nie, tylko woda koreańska. Wodę brzozową, można prosić? Coco Jumbo, i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? $300? No. Ale ja sobie za to kupię, maciki. Zobacz, bracie, spójrz jak oni się ruszają. Przykumaj te kocie ruchy. W tych układach jest co najwyżej tylko jałowe użycie drugiego człowieka traktowanego jak przedmiot. Dobra, dobra, nie poznaję kolegi. Cicha woda. Skacę jak wieniorecka, że mój szwagier pyzdra. To alkohol! Największa trucizna! Cóż to za dziewczyna, zupełna rozpacz. A ja pani mówię, że to wszystko przez nieodpowiedni tryb życia. No od razu musiała się popisać. Ja, człowiek zamknięty na wsi, nie ruszający się za bardzo, nie sądziłam, że my mamy taką obfitość tak zwanej kolorowej prasy. Hospodzi, czego tam nie było. To jak mnie pocałujesz? Co? Tego umowa nie obejmowała. O, niebywałe! Spider się rozpadł, uwierzycie? Ruda jadła za dużo czekoladek. Szkoda, bo fajna dupeczka. Chodź, zwiedzimy sobie pięterko. To swoją drogą, pospieszyli się. Dosyć to podejrzane. Oj, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. Już się troszkę pocieszyłem. Przypomniałem sobie, że jestem ubezpieczony w PZU. Mam kilka bardzo ważnych spraw dla rolników, rodziny Radia Maryja i wszystkich patriotów. Gadają, że jak w sobotę z mówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzci. Uspokój się, nie pij tyle. Jak ci się podoba moje 17-letnie ciało? Ty stara dupa jesteś. Od 3 lat nie miałem nic w ustach. Musisz przyznać, że jak tatuś zrobi dziubek, to nie ma chuja we wsi. Teraz łapy w górę, ty tamu nimu daj. Publika dziś baluje, ty tamu nimu daj. Bo tutaj nic nie boli, ty tamu nimu daj. Się w tańcu nie pierwą. Pan żonaty. 3 razy. Bimę za błędy. Ale jedna tam miała bimbały. Wypić zawsze można, nie? Zmiksowałyście, boście chłopa na to nie miały! Pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą piemy. Czasami żałuję, że nie urodziłem się czarny. Kawa się nadawa,
lecz gorzała szybciej działa. To co? Zapraszam na górę. Szefa jeszcze nie ma, ale to nic nie szkodzi. Napijemy się trochę wódeczki, potem wpadną dupeczki, albo odwrotnie. Piłem krzpale, spałem chwilę i to jak na razie tyle. Hej, okej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jelej. Hej, okej. Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Czuję głód emocjonalnego związku. Fajnie jest być z kimś, z kim można sensownie pogadać, kogo można przytulić, ugotować tej osobie kolację. Człowieku, masz mnie, ja zawsze chętnie opierdolę coś na ciepło. Nie chodzę nigdzie prócz knajp. Piejo góry, piejo i majo koguta. Piejo góry, piejo i majo koguta. Czarodziejka do załka. No, kończcie flaszkę i do domu.